Czyli oni mają miłość, czyli Sodoma Gomora, bo nie chcą przyjąć prawdy, która wyzwala. Bo prawda baranka wyzwala, ale prawda Kwaśniewskiego wiąże w, no, w sen śmierci, bo tam są te, co ucho łekcze. 2 Tymoteusza 4 rozdział 1-5. Także prawda, za prawdę mamy cierpieć, bo wtedy wiedziemy, że ta prawda jest żywa. I się zapytałam w ogóle, ale jeszcze nic mi nie odpowiedziała, czy w ogóle przyjeżdża do mnie, jak tam z jej przyjazdem w niedzielę. No to czekam, nie? Czy no, a jak ci baranek mówi? No, że chyba nie przyjedzie. No, to widzisz, bo to demony wiedzą, że po co przyjadą, jak oni się boją prawdy. To ona by później musiała Kwaśniewskiemu powiedzieć i nie powie, bo już się boi Kwaśniewskiego. Oni się sami siebie ale boją. Nie, bo jeszcze wiesz, bo teraz se to poukłada w głowie, że tak, jedzie do Londynu, tam może będzie o nas mowa, o mnie, o was, wiesz? A tu się okazało, że ona u mnie była, nie? No, nas pewno zrobią anioł z nieba, czy tam fałszywe proroki nas i zwalą na nas wszelkie zło, sami siebie bielą. No, a żniwo wielkie ma u robotników, no, baranek czeka. Ona to teraz pomyśli, to co, to ja, co, i powiem, że ja u Doroty byłam i tego, i jak to wszystko, widzisz, jak nie grało teraz, to chyba tak miało być wszystko. Wszystko jest dobrze, wiesz, baranek pociąga za sznurki, jego prawda każdego dnia jest bliżej, te zbawienie, jak kiedyś uwierzyliśmy, i jest wybudzenie tych panien, Mateusz 25 rozdział, 5-6 werset, bo one wszystko zasnęły. Kwaśniewski jeszcze śpi sobie w tych zakłamaniu w swoim, ale i tak się obudzi. Obudzi się, bo się wszystko obudzą. Tylko niektórzy, jak to mówią, w ręku, z nocnikiem w ręku, tak? Ale właśnie chciałam powiedzieć, czy nie za późno się wybudzą. No także, tu może być ten werset Łukasza 14, 15-24. Ten werset mnie troszkę tak daje do myślenia, bo jest napisane Biblia Warszawska, albowiem mówię wam, że żaden z owych zaproszonych mężów nie skosztuje mojej wieczerzy, a wcześniej jest, a gdy wrócił sługa, doniósł o tym królowi Izraela, barankowi. Wtedy gospodarz rozgniewał się i rzekł do sługi swego, wyjdź prędko na place, ulice miasta, na stojaczki do świadków Jehowy, sprowadź tutaj ubogich, łomnych, ślepych, chromych. I oznajmi sługa królu Izraela, to się stało, jak rozkazałeś, jeszcze jest miejsce, bo Chrystus chce, żeby wszyscy ludzie przyszli do prawdy Jego, do zbawienia. Wtedy rzekł król Izraela do sługi, wyjdź na drogi między opłotki, przymuszaj, patrz, mamy przymuszać ich, by weszli i niech będzie zapełniony dom mój. Czyli dom to Chrystus jest tym głową tego domu, całego królestwa, który cały świat, 8 miliardów ludzi, teraz Chrystus jest królem nad królami. I my tylko jako służba w królewskim tutaj na dziedzińcach mamy służbę u króla, Chrystusa Baranka, a oni, im królestwo będzie zabrane, Mateusz 21:43, bo to są te faryzeusze właśnie, co mają tą wiedzę i nic nie wiedzą. No, właśnie, mają wiedzę i tak naprawdę nic nie wiedzą. Także ja jej powiedziałam, że ja się bardzo cieszę, że właśnie mnie wyrzucono, bo w sumie ja nigdy nie byłam aktywna na tej grupie, bo ja tam nie miałam z kim rozmawiać, bo mówi ci, że tam tylko były zajawki, o których będzie live Kwaśniewskiego i tyle. Niski poziom był, dla ciebie był za niski poziom, no. No nie miałam z kim tam, wiesz, no nie widziałam tam w ogóle żadnej takiej, wiesz, osoby, z którą mogła normalnie porozmawiać, wiesz, a ten. I dopiero odgorzała, ta grupa odżyła na moment, jak was tam do tej grupy włączyłam. Widzisz, jak to zaczęło spiać? Zaczęli się budzić troszkę, ale nie chcą jeszcze wstawać. No, i dopiero zaczęła żyć ta grupa, tylko że no, to nie poszło wszystko we właściwym kierunku, a może poszło, może owoce... Poszło, patrz, trud w baranku nie jest daremny i wczorajszy live, co w południe był nagrany, ma 170 chyba już ponad wejść. Proste. Także no to było poruszenie, bo oni są mordercami, mordują kłamstwem, jak te faryzeusze, tylko że teraz na cały świat jest, ci co mają Pismo Święte, chrześcijanie, to są mordercy, bo oni wypaczyli obraz prawdy Chrystusa i nie szukają sprawiedliwości, tylko szukają miłości, a mamy szukać sprawiedliwości po prawdzie. Bo ty bardzo dobrze mówiłaś, że dwóch świadków i udowodnić winę, dlaczego Bogdana Urszulkę blokuje na zasłon. Ja tej Joli też powiedziałam, żadnych dowodów, bo mówię, jak was łączyłam i tam parę tych materiałów, mówię, Bogdan tam przesłał,
od razu na tej podstawie, po pozorach, od razu, że to jest sekta, że to, ja mówię, nie dali mi żadnego dowodu, ani jednego, a 2 dni prosiłam o te dowody. Nie było ani jednego dowodu, tylko jakieś, wiesz, komentarze takie wyssane z palca, nie? Tak jak w Sejmie, nie ma dowodów, ale władza, pieniądze, jest korytko, prestiż i chwała. To jest świat, oni w świecie są, jak faryzeusze dzisiaj. A ona mi mówi, żebym się między braci nie wtrącała, bo to jest ich sprawa. Ja mówię, ale jak to, ja mam nie reagować na niesprawiedliwość, nie reagować? Przecież Chrystus reagował na wszelką niesprawiedliwość. Jak ja miałam to przeoczyć? No co ty? Chyba dochodzimy do prawdy, a nie zatajamy, a nie chowamy pod dywan. Dokładnie, czyli Jakuba 5 rozdział 5:19, jeśli ktoś widzi, że brat Andrzej Kwaśniewski zbacza drogi prawdy i drugi go nawróci, wybawi duszę od śmierci, zakryje mnóstwo grzechów. Także Andrzej, jak by miał prawdę, to by mnie nawrócił, jakby miał prawdę od baranka. Jak nie ma, to blokuje, morduje, tak? Odcina. Jak ma prawdę, to odciął mnie od prawdy, ja teraz umrę, tak? Bo on ma prawdę, ja nie mam. Albo odwrotnie. Słuchaj, bo ty powiedziałeś, że jakby miał prawdę, to by cię nawrócił, ty byś słuchał, nie? Byś swoje poznanie korygował, tak czy nie? Oczywiście, ja przyjmuję prawdę, chcę być mądrzejszy, bo mądry jest tylko Chrystus. Ale Kwaśniewski jest przemądrzały i nie może zamknąć mi ust, bo może to Chrystus da mi więcej mądrości i on nie potrafi tego jakoś ogarnąć. Ja tej Joli powiedziałam, że ja mówię, myślisz, że Kwaśniewski jest nieomylny? Nie, wszyscy jesteśmy omylni. Wszyscy jesteśmy omylni. Oczywiście, tylko baranek mówi prawdę. Tylko baranek jest nieomylny, tak jej powiedziałam. Mówię, Kwaśniewski też nie ma poznania, wszystko na tip-top, na zicher, na 100%. Wszyscy jesteśmy omylni. Będziemy się do końca, dopóki, wiesz, istniejemy, to